Kto myśli o tobie tej nocy? Witam serdecznie na wróżbie z kart Tarota. Rozkład dzisiaj jeden, więc oglądajcie cały filmik. I mam dzisiaj Tarota opozycji, czyli Tarota przeciwności, przeciwieństw. Zobaczymy, kto myśli o was i w jakim nastroju jest ta osoba. Tak? Być może też będą pokazane myśli tej osoby. Oglądajcie do końca, od początku do końca, kochani, ten filmik i napiszcie w komentarzu, czy może się to zgadzać z waszą teraźniejszą sytuacją. Ja oczywiście cieszę się, że jesteście na moim kanale. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam codziennie. Subskrybujcie mój kanał. Oczywiście lajkujcie z ciuszkiem w górę i komentujcie, czy te wróżby z wami, z waszą historią rezonują. Pamiętajcie, że to wróżby kolektywne. Na wróżby indywidualne zapraszam was serdecznie, napiszcie e-maila, a ja powróżę wam od razu w ten sam dzień lub 1, 2 lub 3 dni czekania są w zależności, kiedy napiszecie mi. Także kochani moi, zapraszam na wróżby indywidualne, które będą tylko dla was. Mogę wam zrobić lustro lub prognozę związku, albo zapytacie po prostu kart, co wam leży na sercu. Zapraszam. A teraz skupmy się. Nie myślcie o żadnej osobie, żeby nic nie sugerować. Tylko zobaczymy neutralnie, kto myśli. Kto myśli tej nocy o osobie pytającej? Kto myśli tej nocy o osobie pytającej? Pokażcie, kochani, karty. Kto myśli? Kto myśli dzisiaj, tej nocy, właśnie teraz, o osobie pytającej? Pokażcie, kochane karty Tarota. Kto myśli o osobie pytającej tej nocy? Karta siły, czyli może to być osoba spod znaku lwa, spod żywiołu ognia. Może to być lew, zodiakalny lew lub w ascendencie lew. Bardzo silna osobowość. Jeśli jest lew, to na pewno już ta wróżba rezonuje. Jeśli znacie jakiegoś lwa, który leży wam na sercu, który jest ważny, tak? No to już na pewno rezonuje. Jest to osoba silna, ale mówi ta karta również o sile, o jakiejś seksualności, być może waszej bardzo silnej chemii, przyciąganiu, tak? Takiej magnetyczności. Również ta karta może mówić, że jest to osoba o sile lwa i łagodności baranka. Ma takie cechy, tak? Widzimy tu, kochani, że są lovers, czyli kochankowie. Czyli byliście na pewno z tą osobą w związku romantycznym, w związku jakiejś może romansie, aferze, relacji no, seksualnej na pewno lub nawet i więcej, tak? Może po prostu jakiejś normalnej, poważnej relacji, gdzie była piękna seksualność. Widzicie tutaj dwóch kochanków, którzy podają sobie serce, czyli było romantycznie, były emocje, był seks. No i coś się tutaj rozlało, tak? Trzy kielichy. Trzy kielichy mogą mówić o trójkącie. Trójkąt mógł być tutaj w tej relacji, napiszcie mi w komentarzach, lub po prostu coś się tutaj rozlało, być może przez inną, trzecią osobę, która się cały czas tutaj wtrącała, czy coś intrygowała. No, trzy kielichy, mamy dwa kielichy i trzy kielichy, tak? Czyli być może pojawiła się rzeczywiście jakaś inna osoba, ale też ta osoba mówi o tym, że było na początku radośnie, pięknie, romantycznie, wesoło jakby, ale później coś się tutaj zepsuło. Mamy pięć buław, czyli były kłótnie, sprzeczki, tutaj mamy pięć buław w tym złym znaczeniu. Widzicie, to jest tarot opozycji, czyli tarot przeciwieństw. Mamy
kłótnie, sprzeczki, być może jakieś intrygi, być może jakieś negatywne sprawy, które się wydarzyły tutaj w waszej relacji, tak? Które zepsuły tą relację, które doprowadziły do końca tej relacji. Konflikty, jakaś rywalizacja, być może rywalizacja na silne ego, tak? Być może jakieś no, nieprzyjemne sprawy tutaj, bo tutaj wyszła w negatywizmie ta strona, więc konflikty, ale takie bardzo nieprzyjemne, może i nawet obraźliwe, tak? Czy wulgarne, czy no, nieprzyjemne kłótnie, sprzeczki, czy może kłótnie o emocje, czy kłótnie o tą osobę trzecią, tak? O tą osobę trzecią, która tu intrygowała lub się pojawiła, lub kłótnie o finanse, no jakikolwiek by to nie był aspekt, tak? To były jakieś niemiłe sprzeczki. No i przez ten konflikt tutaj ta relacja się rzeczywiście zepsuła, urwała. Ale mamy tutaj rycerza buław. Niestety ten rycerz buław, nawet jeśli i zawalczy, to jest tutaj w negatywizmie, czyli nawet jak i zawalczy o tą relację, to będzie mu chodziło raczej o seksualność, ponieważ mamy tutaj tego lwa, przypominam, tak? To była taka silna chemia, silna seksualność, która występowała u was. Więc na pewno jeśli się pojawi znów ten rycerz, tak? Buław, z tą buławą taką, tak? Która jest tutaj symbolem walusa, to w buławach, to na pewno tutaj chodzi o tą seksualność. Także uważajcie, no chyba, że po prostu chcecie taką one night stand, czy taką, nie wiem, jedną porywczą noc, tak? Ale jeśli chcecie czegoś poważniejszego znowu, to ta osoba raczej myśli tylko tutaj seksualnie, ponieważ za dużo jest kart seksualnych, są kochankowie, tak, wskazujący na seks, jest lew i jeszcze jest tutaj ten rycerz buław, który na pewno podąża wyrachowanie tutaj w sprawie właśnie seksualnej. Rycerz buław oczywiście jest to osoba energiczna, w akcji, tak, walczy, działa, dynamiczna, silna, ale oczywiście tutaj w negatywie wyszedł ten rycerz buław, czyli na pewno tylko z pobudkami seksualnymi przychodzi, także uważajcie, jeśli nie chcecie czuć później pustki i nie chcecie czuć się wykorzystany w jakiś sposób, no to uważajcie na tego rycerza buław. Oczywiście rycerz buław to też jest ewentualnie lew, bo to jest ogień, tak? To jest żywioł ognia, czyli buławy to jest żywioł ognia, więc lew, baran lub strzelec. Jeśli z tych trzech znaków ognistych, tak, jest ta osoba, która o was teraz myśli, o której wy myślicie być może, tak, to na pewno ta wróżba rezonuje już z wami. Napiszcie mi, kochani, wasze historie w komentarzach, czekam, czy to w jakiś sposób rezonuje, czy rzeczywiście tutaj jest ta historia podobna do waszej. Ja zapraszam was oczywiście na wróżby indywidualne, wtedy powróżę tylko wam osobiście, i też na sprawy jakieś trudne, z którymi sobie nie możecie poradzić, zapraszam serdecznie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia już wkrótce.